Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego Syna, chcemy bardzo Cię dzisiaj prosić o to, abyś dał nam właściwe zrozumienie wszystkiego, abyśmy w tym, co dzisiaj będziemy rozważać, odnajdowali skarbnicę Twoich błogosławieństw, Słowo Twoje, które ma moc przemieniać nasze życie. Ja bardzo tego pragnę, aby to dzisiaj stanowiło również dla mnie, dla nas, taki głęboki, pożywny pokarm, abyśmy mogli się nasycić, zachwycić, rozradować, napełnić. Panie, niech to będzie udziałem dzisiaj wszystkich nas, jak tu jesteśmy. Modlę się, aby Twoje Słowo dzisiaj wykonywało pracę na tym miejscu, aby czyniło przemiany, zmiany, których tak bardzo potrzebujemy, aby wszystkie ciemne rzeczy mogły zamienić się w światło, aby wszystkie przeszkody mogły być usunięte, aby Twoja chwała i majestat mogły się objawić również w tym zwiastowaniu. Panie, ja patrzę na Ciebie i otwieram swe uszy i usta, a Ty mów dzisiaj do nas w imieniu Jezusa. Amen. Bardzo się cieszę z tego powodu, że mogę dzisiaj zwiastować Boże Słowo. Czynię to z wielką radością, powagą i drżeniem. Na sam przód chciałbym bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrowić ze zboru w Skoczowie. W niedzielę miałem tam przywilej usłużyć, być razem ze zborem, tamtejszym zborem od pastora Macieja wraz z żoną, wraz z wszystkimi, którzy tam się spotykają, pozdrowienia. Również tak, żebyście wiedzieli, co się dzieje w Ustroniu, w sobotę był organizowany koncert muzyki chrześcijańskiej w amfiteatrze, jak co roku jest coś takiego organizowane. Usługiwał tam, czy służył pieśnią Jurek Dajuk, nie wiem, czy kojarzycie, Misja Muzyka, lata służby za nim i w dalszym ciągu służy. Miałem tam ogromny przywilej również do tych osób, które się zebrały w amfiteatrze. A były to przede wszystkim ludzie, byli to ci, którzy gdzieś tam przechodzili, spacerowali. W ogóle amfiteatr w Ustroniu jest fantastycznym miejscem na głoszenie Ewangelii. To jest jak takie pudło rezonansowe, ten amfiteatr. Nie musisz być w amfiteatrze, siedzieć tam, żeby słyszeć Ewangelię. Wystarczy, że przechodzisz nawet czasem kilkaset metrów dalej. Ja mieszkałem kiedyś w blokach w Ustroniu. Jak był tam jakiś koncert, to było słychać nawet w blokach. Więc miałem tam ogromny przywilej usłużyć Ewangelią, 10 minut Ewangelii, zwiastowania Ewangelii. Wierzę, że ziarno padło na właściwe serca, a Pan Bóg już będzie czynił to, z czym posłał to słowo do tych konkretnych serc. A my, kochani, teraz już zwracamy się ku ostatnim rozdziałom Księgi Estery, ponieważ zamykamy dzisiaj Księgę Estery, zamykamy dzisiaj tą księgę, którą Luter chciałby za wszelką cenę usunąć z kanonu. My natomiast czerpiemy z niej bardzo wiele, do tego zresztą wrócę. Będę chciał na sam początek zacytować i tym razem zrobimy wyjątek, nie przeczytam całego rozdziału 9 i 10, już to jakby złączyłem w jedną całość na ten wykład, aby nie tracić czasu, wybiorę tylko te fragmenty. Postarałem się tak wnikliwie, czytając te dwa rozdziały, wybrać te fragmenty, które dają światło na cały ten rozdział, ponieważ te dwa rozdziały, one już zamykają całą historię. Tutaj się powtarza pewna informacja, dzieje się też coś, o czym oczywiście powiem, co Żydzi czytają po cichu w tym rozdziale, do tego zresztą, to jest bardzo ciekawe, do tego zresztą wrócimy. Pozwólcie, że otworzymy sobie 9 rozdział, 1 i 2 werset. Tutaj zaczniemy i czytamy tak. A w 12 miesiącu, czyli w miesiącu Adar, 13 dnia tego miesiąca, gdy zarządzenie ustanowione rozkazem królewskim miało być wykonane, wrogowie Żydów mieli nadzieję zdobyć nad nimi przewagę. Stało się jednak inaczej. To Żydzi zdobyli przewagę nad tymi, którzy ich nienawidzili. Otóż Żydzi zebrali się w miastach, w których mieszkali, po wszystkich prowincjach króla Achaszwerosza i rozprawili się z tymi, którzy szukali ich zguby. Nie ostał się nikt, wszystkie ludy ogarnięte były strachem przed nimi. Teraz spróbujmy zwrócić nasze oczy na 12 i 13 werset.
Powiedział on wówczas do królowej Estery: na zamku w Suzie Żydzi uśmiercili 500 mężczyzn oraz 10 synów Hamana. A co uczynili w pozostałych prowincjach królewskich? Jaką masz teraz prośbę? Stanie się i zadość. Co jest twoim życzeniem, zostanie spełnione. Jeśli król uzna to za słuszne, odpowiedziała Estera, to niech również jutro wolno będzie Żydom mieszkającym w Suzie postąpić z wrogami według zarządzenia przewidzianego na dziś. Ponadto niech 10 synów Hamana zawiśnie na szubienicy. I 18 i 20 werset. 18 do 20. Natomiast Żydzi mieszkający w Suzie zebrali się zarówno w dniu 13, jak i 14, a w dniu 15 odpoczęli i uczynili go dniem przyjęć i radości. Dlatego Żydzi wiejscy mieszkający w miejscowościach nieotoczonych murami obchodzą 14 dzień miesiąca Adar jako dzień radości i przyjęć, dzień pomyślności i wzajemnego obdarowywania się smacznymi potrawami. Mordochaj opisał wszystkie te wydarzenia, a listy ich dotyczące rozesłał do Żydów rozrzuconych po prowincjach króla Achaszwerosza, bliskich i dalekich. I 23 do 28, ponieważ tu mamy to całe streszczenie praktycznie wszystkich tych wydarzeń, o których już żeśmy mówili, dla kontekstu, dla takiego zbudowania całego tego kontekstu wydarzeń przeczytajmy właściwie od 23 do 28 wiersza. Żydzi przyjęli to, co zapoczątkowali i o czym napisał do nich Mordochaj. Mianowicie, że Haman, syn Hamedaty, potomek Agaga, gnębiciel Żydów, zaplanował wytępić ich wszystkich. Chcąc określić datę zagłady, rzucił pur, czyli los. Lecz gdy sprawa wydała się przed królem, rozkazał on udaremnić niecny plan uknuty przeciw Żydom i zwrócić go na głowę Hamana. Swój rozkaz król potwierdził na piśmie, stąd zarówno Haman, jak i jego synowie zawiśli na szubienicy. Dni upamiętniające te wydarzenia nazwano Purim, od słowa pur. A zatem z powodu listu Mordochaja, a także z powodu własnych przeżyć, Żydzi zobowiązali się siebie, swoje potomstwo i wszystkich, którzy się do nich przyłączali, do corocznego obchodzenia tych dwóch dni zgodnie z ustalonym porządkiem i w oznaczonym czasie. Postanowili od tego nie odstępować, ale pamiętać o tych dniach i obchodzić je w każdym pokoleniu, w każdej rodzinie, w każdej prowincji i w każdym mieście. Postanowiono, że dni Purim nie znikną wśród Żydów i pamięć o nich nie ustanie u ich potomków. I 10 rozdział, 3 wiersz, który już zamyka, tak naprawdę mówi o tym, kim stał się Mordochaj. Po tym wszystkim czytamy: Żyd Mordochaj był bowiem drugą co do ważności osobą po królu Achaszweroszu. W ocenie Żydów był on człowiekiem wielkim, lubianym przez wielu swoich rodaków, troszczącym się o dobro swojego ludu i zabiegającym o pokój dla całego swojego plemienia. Więc tak kończy się Księga Estery. Wybrałem tylko konkretne wiersze, by oszczędzić czasu i rzucić tylko pewne światło na to, co czytamy w 9 i 10 rozdziale Księgi Estery. Tu kończy się historia, opisana historia Żydów w Medopersji. Jak wiemy, historia dalej się toczyła. Żydzi dalej tam mieszkali, dalej funkcjonowali. Niemniej jednak tu kończy się Księga Estery. Księga Estery. Przeszliśmy w ten sposób całą historię Żydów w Medopersji opisaną w tej księdze. Koniec jest taki, iż Żydzi biorą odwet. Ci, którzy mieli ich zgładzić, są zgładzeni przez Żydów. Ci, którzy nastawali na życie, chociaż wydaje się być tak jaskrawym, czy najbardziej jaskrawą osobą, która nastawała na życie Żydów, był Haman. Nie czytamy za bardzo o tym, że miał jakiś wielki tłum zwolenników po całym imperium. Niemniej jednak okazuje się, że w dniu, kiedy mogli w końcu jakby dobyć miecza i posprzątać w tym narodzie, czy w tym imperium, pozbywając się swoich wrogów, okazuje się, że ich było bardzo wielu, nawet w samej Suzie, a więc w samym centrum, w samej tej miejscowości czytamy, że około 500 mężów zostało zabitych, a później w następny dzień kolejni. A więc wrogów narodu żydowskiego nie brakowało, nie brakuje do dzisiaj, bracia i siostry. I powiem tak, że dopóki świat będzie istnieć, nie będzie ich brakowało. Dlaczego? Dlatego, że sam diabeł dyszy nienawiścią wobec narodu żydowskiego i jak już powiedziałem, na
którymś wykładzie, antysemityzm zaczyna się tam, gdzie diabeł znajduje swoich zwolenników. To jest diabelski wymysł, czyli nastawanie na naród żydowski. Wiem, ja nie jestem absolutnie fanatykiem narodu żydowskiego czy Izraela. Obawiam się i z ubolewaniem patrzę na wielu wierzących ludzi, którzy stają się fanatykami narodu izraelskiego. Niemniej jednak powiem tak, jest to taki sam pod względem niegodziwości i nieprawości naród jak każdy inny. I tak samo musi znaleźć, odnaleźć, musi zwrócić swoje oczy na Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tak samo jak każdy inny. Gdyby było inaczej, Nikodem nie usłyszałby: człowieku, musisz się narodzić na nowo. Gdyby był jakiś wyjątek, jakaś lepsza karta dana temu narodowi, zupełnie inaczej Pan Jezus by rozmawiał z nimi. A więc jak każdy inny, a Biblia obiecuje, że pewnego dnia zobaczą, kogo przebili. W końcu ujrzą tego, którego przebodli. Kochani, przeszliśmy całą historię Żydów w Medo-Persji, opisaną w Księdze Estery. Zapoznaliśmy się z genezą problematyki, a więc mówiliśmy o konsekwencjach narastającej pychy w sercu człowieka na przykładzie Hamana. Księga Estery jest dla nas takim dobrym źródłem nauki i przestrogi, jak apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian, iż to, co zostało spisane, jest ku naszej przestrodze, dla przykładu ku naszej przestrodze. Chyba nie ma lepszego być może przykładu, chociaż są też dobre przykłady, biblijne przykłady tego, co pycha może uczynić z człowiekiem. Jak nisko człowiek upada, jeśli pielęgnuje pychę w swoim sercu. Jak nisko. Wiemy o tym, badając historię Nabuchodonozora albo Nabukadnezara, więc króla babilońskiego, gdy człowiek wielkiego majestatu nagle je trawę jak bydło, jak zwierzęta polne. Widzimy Hamana, który stroi się w prawie w królewskie szaty, jeszcze mu tylko korony królewskiej brakowało, a okazuje się, że pycha sprowadza go do miejsca, gdzie w haniebny sposób, nie jak normalny człowiek schodzi z tej ziemi, ale w haniebny sposób zostaje pozbawiony życia. Widzimy, kochani, w konsekwencji zostaje uśmiercony za domniemaną próbę gwałtu na Esterze, co wydaje się być również bardzo dziwnym wyrokiem. Rzeczywistość łask oglądamy na nasze oczy, patrząc na Mordochaja, łaski, które spadają na pokornego człowieka. Tego się uczyliśmy, badając Księgę Estery, jak bardzo człowiek ten Mordochaj wyzbywał się tego, na co mógł liczyć jako człowiek. Wykrył spisek, ale nie szukał swego w tym spisku. Nikt nawet go nie zauważył, nie nagrodził. Jeszcze w tym momencie, kiedy został ten spisek wykryty, jakby w cieniu ciągle spoglądał w górę na zapłatę, która jest w niebie. Aż w końcu został nagrodzony i myślę, że nauczyliśmy się tego, jak bardzo wiele daje nam to takie błogosławione oczekiwanie i wpatrzenie się w nagrodę, która jest w niebie. Bo gdyby Mordochaj oczekiwał zapłaty, to zapłata by nie przyszła w tym momencie, kiedy miała przyjść. Wiemy, o czym mówimy, znamy tę historię. Ale również fascynuje nas Boża kontrola nad miejscem i czasem, ponieważ Estera, wprowadzona w ten urząd, w którym się znalazła, doskonale wykorzystuje miejsce i czas, który jej został darowany przez Boga. W sposób niezwykle perfekcyjny wykorzystuje ten czas, miejsce, to miejsce, które Bóg jej dał. Uczymy się z historii Estery, tego, że każdy z nas ma pewien obszar działania. Każdemu coś Bóg dał. Wykorzystujmy więc należycie jak najlepiej to miejsce, w którym jesteśmy. Może to jest miejsce pracy, może to jest szkoła, może to jest po prostu kazalnica, może to jest nasza służba, może to jest muzyka, cokolwiek. Ale Bóg nam dał miejsce, obszar i czas działania. Wykorzystajmy to jak najlepiej dla Bożej chwały. Dla Bożej chwały, tak jak Estera, która skupiła się, aby to miejsce, które zostało jej dane, nie tak bardzo odebrać dla własnej korzyści, jestem królową, mogę wszystko. Nie, ona była gotowa oddać to wszystko, niejako złożyć swoje życie
jako okup za ludzi. Widzieliśmy, czy widzimy tutaj, dostrzegamy, jesteśmy świadomi o tym, że jest to jedna z niewielu ksiąg, w której w ogóle nie zostało wypowiedziane imię Pana Boga, brak imienia Boga, ale widzimy to. I nikt z nas nie ma dzisiaj wątpliwości, że Bóg działa poprzez wszystkie strony tej księgi. Bóg wszystkim zarządza i nie ma lepszego fragmentu, który tak naprawdę oddaje całą księgę Estery. Jak pamiętacie, jaki fragment? Powtarzałem to wielokrotnie. Psalm który? 31, werset 16. W Twoim ręku są losy moje. Tak bardzo ten fragment jest spójny z tą księgą. Do takiego stopnia, że nawet ten los jest rzucany w tej księdze. Pur, los. W Twoim ręku jest mój pur, mój los, losy moje. Kochani, suwerenny Bóg, jak już zostało to wspomniane, realizuje swoje obietnice zachowania narodu żydowskiego. On nie pozwoli na to, aby naród żydowski został zgładzony. I żaden człowiek nie może tego zmienić. Chociażby antysemityzm zdominował cały świat, to i tak Pan osiągnie swoje cele. Dlatego, że to nie król Achaszwerosz siedział na tronie, ale Jahwe, Bóg Wszechmogący, siedział na tronie całego wszechświata. Widzimy również w całej tej księdze majestatyczny, wspaniały, cudowny symbol mesjanistyczny, symbol zbawienia, czy podobieństwo do mesjańskiej służby Pana Jezusa. Lud, który jest pewny śmierci, na który został wydany wyrok. I mamy osobę, która złożyła jakby okup za wszystkich tych ludzi i mamy chwalebne zwycięstwo opiewane wielką, wielką radością. Kochani, wspomniałem ostatnio na poprzednim wykładzie, że przybliżę troszkę święto Purim, ponieważ cała historia, jakbyśmy przeczytali w tym nowym tłumaczeniu, jaki jest cel napisania tej księgi, czytamy, że celem jest jakby też pokazanie, skąd się tak naprawdę wzięło święto Purim. Święto Purim w Izraelu. Tak jak mówię, ja nie jestem fanatykiem narodu żydowskiego, ale są pewne informacje ciekawe, które warto by było sobie tutaj podać. Święto Purim pochodzi od słowa pur, czyli los albo przeznaczenie. Tak jest tłumaczone to słowo. Pur, los albo przeznaczenie. Księga Estery wyraźnie tutaj przytacza ten moment, w którym rzucany był los. Los, kiedy rzucało się los, czyli pewien losowy wynik miał coś wskazać. Wiemy, co miał wskazać. Miał być wskazany dzień zagłady narodu żydowskiego. Święto Purim, gdyby ktoś chciał wiedzieć, kiedy przypada, kiedy będzie w następnym roku, zazwyczaj zawsze jest wiosną. Tym razem, a więc w roku 2020, będzie to z poniedziałku 9 marca aż do wieczora 10 marca. Gdyby ktoś był na tyle aż ciekawy, to podaję tutaj konkretną datę. Purim jest to jedno ze świąt, które nie zostało wymienione w prawie Mojżesza, tak jak święto Chanuka, więc święto świateł. To są dwa święta, których prawo Mojżeszowe nie nakazuje, a jednak jest obowiązkiem każdego Izraelity, wierzącego czy praktykującego judaizm, przestrzegać tych dwóch świąt, między innymi Purim i Chanuka. Obchodzi się go w dwa dni. Pierwszy dzień, a więc 13 dzień miesiąca Adar, wchodzi się w tak zwany post Estery, od wschodu aż do zachodu. Na pamiątkę tego, że Estera również weszła w post, pościła, modliła się do Boga. Wieczorem, a nie zawsze wieczorem, także w ciągu dnia, odczytywana jest Księga Estery w całości podczas spotkania w synagodze. Bardzo ciekawe jest to, że tym razem zwój niezwijany jest jak zwykle, jest składany w list. W list, dlatego że ma to przypominać ten moment, kiedy Mordochaj i Estera napisali list i rozesłali go po całym imperium. Kiedy czyta się tą księgę, ja to widziałem, jak się to czyta, jak to jest czytane, jakie są też zachowania. Kiedy czyta się tę księgę i kiedy pada słowo Haman,
Wszyscy zebrani, którzy są obecni, muszą jakby podnieść wrzawę. Bierze się tak zwane grzechotki i kołacze nimi, niektórzy mają gwizdki i w momencie, kiedy pada imię Haman, należy zrobić wrzawę. Ciekawe, bo aż 51 razy pada słowo Haman w Księdze Estery, więc jest to niezwykle ciekawe widowisko, kiedy w bardzo taki śpiewny sposób odczytywana jest Księga Estery przez rabina. Kiedy odczytywanych jest 10 synów, czy padają imiona 10 synów Hamana, kiedy rabin odczytuje ten moment, gdzie pada tych 10 imion synów Hamana, odczytywane są jednym tchem. Nie można zrobić przerwy po to tylko, żeby dać dowód na to, że oni zostali pozbawieni życia w jednej chwili wszyscy razem. Podobno, tego nie widziałem, ale podobno z materiałów, których korzystałem, podobno moment, kiedy Żydzi biorą do ręki miecz i zabijają swoich wrogów, odczytywany jest w taki sposób, żeby nikt ze słuchaczy nie słyszał, żeby Pan Bóg nie słyszał, żeby nikt nie słyszał. Robi się to bardzo cicho. Są odpowiednie komentarze do tego. Niektórzy twierdzą, że po to, żeby nieco ukryć tutaj żydowską praktykę, to, że oni też zabijali, że oni też jakby mają krew na swoich rękach, nieuzbrojonych, być może nawet Persów, którzy w tamtym czasie żyli. Nie wiem, podaję to jako tylko ciekawostkę, muszę się dowiedzieć na pewno, podobno tak jest. W 14 dniu miesiąca Adar, a więc następny dzień, dzieje się zupełnie coś innego. Istnieje wtedy zakaz postu i żałoby. Nie można wtedy wprowadzać się w żałobę, stan żałoby, postu. Jest zupełnie odwrotność. Wtedy jest eksplozja radości. Nazwane to święto, 14 dzień miesiąca Adar, nazwany jest karnawałem wśród Żydów. Ludzie przebierają się, zakładają maski, dziwnie to wygląda, bo nawet w synagodze młodzi ludzie, młodzi mężczyźni mają takie czapki jak klaun, korony dziwne, przebierają się, niektórzy młodzi Żydzi przebierają się za rabinów i śmieszne nawet jakieś wykłady, komedie, różne scenki, zabawy dla dzieci, śpiew, tańce, maskarady, to wszystko jest właśnie w tym dniu. Tak zwany karnawał w Izraelu, a więc święto Purim, 14 dzień miesiąca Adar. Patrzymy to tak dla ciekawostki, żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda. Jak wygląda święto Purim mniej więcej. Musielibyśmy oczywiście zajrzeć do innych materiałów, które nas interesują. Jeśli was to interesuje, polecam na własną już rękę. Niemniej jednak, patrzymy na całą Księgę Estery i musimy powiedzieć sobie, czy uznać fakt, że jest to natchnione Pismo Święte, natchnione przez Ducha Świętego Pismo. Bo ja tak jak wspomniałem, Marcin Luther, reformator, wielki reformator, którego przecież wszyscy znają z imienia, z nazwiska, był absolutnym przeciwnikiem tej księgi, ponieważ chociażby ze względu na 9 rozdział doszukiwał się tutaj przyzwolenia na dominację narodu żydowskiego oraz ich taki oczywisty, nieskrępowany odwet i przelewanie krwi na innych ludziach. Kochani, Księga Estery, tak dla ciekawostki, jest księgą, która bardzo mocno zapadła w sercach wielu Żydów na obliczu całej ziemi. Dlatego, że Żydzi nie mieszkali w całej swojej historii aż do dzisiaj, nie mieszkali tylko w Medopersji. Polska jest tutaj bardzo szczególnym krajem, ponieważ w naszych granicach mieszkało wielu, wielu Izraelitów Żydów. I bardzo to jest przykre, ale wielu, wielu, wielu Żydów na zawsze utwierdziło się w przekonaniu, że współczesnymi Hamanami są chrześcijanie. Chrześcijanie. Ja kiedy czytałem, bardzo wnikliwie studiowałem historię Kościoła, historię od pierwszych wieków, historię Kościoła powszechnego przez wszystkie wieki, średniowieczne, reformacyjne i tak dalej. I ze szczególnym naciskiem zwracałem uwagę na historię krucjat i
krucjat, które miały za zadanie wyzwolić Jerozolimę z rąk okupanta, z rąk obcej religii, islamu, a więc muzułmanie deptali tamto miejsce. Wiecie, zwracam uwagę na coś, o czym nie mogę zapomnieć. Tak jak Pan Jezus powiedział, Jerozolima deptana była przez pogan i aż do dzisiaj deptana jest przez pogan. Wpadała w ręce islamu, później chrześcijaństwa, na jakiś czas znowu Żydzi ją mieli i tak cały czas. Kiedy w końcu wpadła w ręce islamu, muzułmanów, wtedy królowie pod tutaj przymusem czy pod silną inspiracją papiestwa, Watykanu, Rzymu ruszali z połem, aby odbić Jerozolimę. Wiecie, kiedy muzułmanie wchodzili, to nie chodzi o to, żeby faworyzować albo cokolwiek pokazać, co jest lepsze, co nie. Chciałbym, żebyśmy zwrócili na jedną rzecz uwagę. Ponieważ to nam pozwoli zrozumieć, jaki wielki jest dysonans i jak wielki jest konflikt między Izraelitą, który wierzy w judaizm, a chrześcijaninem. Kiedy muzułmanie brali pod swoje panowanie Jerozolimę w tamtych czasach, zazwyczaj pozwalali Żydom praktykować swoją religię i mieszkać dalej w obrębie tego miasta. A kiedy przychodzili chrześcijanie ze znakiem krzyża, proszę? Tak zwani chrześcijanie, dokładnie. Tak zwani chrześcijanie pod znakiem krzyża. Historia nie pozostawia suchej nitki i mówi, że w tamtych czasach brano miecz i rozpruwano tych ludzi, którzy tam mieszkali, i muzułmanów, Żydów, palili żywcem, zamknąwszy drzwi w budynkach. Jak mówią historycy, krew lała się strumieniami po ulicach miast. Dlatego, kiedy Żydzi to wiedzą, przyznają swoją historię, patrzą na chrześcijaństwo. Ja znam wiele świadectw, bo słucham aż po dzisiejszy dzień wiele świadectw nawróceń Żydów na prawdziwą, do swojego Mesjasza, więc do Jezusa, kiedy nawracają się prawdziwie. Oni mówią, że to była batalia. Oni im wpajano to przez lata w rodzinie, że chrześcijanie chcą ich zabić, że oni ich zabijają, że to są przeciwnicy. Więc zrozummy to, jak wielki jest konflikt. Niestety, tak jak to było powiedziane, tak zwani chrześcijanie sprawili, że nie tak jak apostoł Paweł mówił, żeby zdobywać swoich rodaków poprzez zazdrość, poprzez zgłoszenie im prawdy. Nie, gdzieś to szukano się takich sposobów, próbowano to robić mieczem. Kochani, idźmy dalej, ponieważ ja chciałbym dzisiaj zwiastować na temat radości. Radości. W zasadzie 9 rozdział Księgi Estery mówi o radości. Czytamy o eksplozji radości wśród tego narodu, który, to rzuca się nam w oczy, radości, która sprawiała, że nawet wielu ościennych ludzi, czy ludzi, którzy funkcjonowali, żyli wówczas z Żydami, przystawali do żydostwa. Septuaginta, więc grecki przekład Starego Testamentu, wskazuje nam, że to nie było pod przymusem. Tam jest użyte takie słowo, które mówi o tym, że ludzie ze szczerych intencji, z powodu tego, co widzieli, nawet dawali się obrzezać i przystawali do żydostwa. Bo widzieli radość, która tryskała z ludzi, którym darowane zostało życie. Kochani, ja chcę mówić dzisiaj o radości chrześcijanina. Jestem tego pewien, że diabeł dzisiaj ma armatę skierowaną w twoją i w moją stronę, aby jak najskuteczniej pozbawić cię radości, którą możesz mieć, a wprowadzić depresję, ciemność, smutek i żal. Ograbić cię z owocu Ducha Świętego, jakim jest radość. Jest to temat, który tak mocno przeżywam w ostatnim czasie i muszę powiedzieć, że przez długi czas udawało się diabłu sukcesywnie pozbawiać mnie radości. Ale kiedy usiadłem nad tym tematem i godzinami zastanawiałem się nad tym w modlitwie i w rozważaniu, muszę powiedzieć, że radość jest
jest czymś, co jest niezwykłym błogosławieństwem dla nas, owocem ducha i czymś, co nie powinniśmy pozwolić sobie ukraść. A to się dzieje. Prawdziwa radość, posłuchajcie, prawdziwa radość ma prawdziwy powód. Prawdziwy powód. Fałszywa radość albo nie ma powodu wcale, albo ma nieczysty powód, albo nieoparty o prawdę. Prawdziwa radość chrześcijanina to nie jest fałszywa, jakaś, wiecie, wymalowana na twarzy radość, bo jest nabożeństwo i powinniśmy się cieszyć. Nie. Prawdziwa radość chrześcijanina ma solidny powód do radości. Ja mam powód, żeby się cieszyć. Radość bez solidnej, logicznej, opartej na prawdzie przyczyny bardziej przypomina człowieka pijanego niż człowieka pełnego Ducha Świętego. Żyjemy w takich czasach, w których radość przedstawiana jest zupełnie inaczej. Ja mówię o radości, która jest owocem Ducha Świętego, którą absolutnie każdy nowonarodzony człowiek zbawiony ma i mieć powinien. Biblia mówi, bądźcie trzeźwi. Jest to dla mnie dzisiaj wyzwanie do tego, aby moja radość była trzeźwa, zrozumiała, jasna, czytelna, oparta na prawdzie. Tu nie chodzi o to, żebym się radował, bo trzeba się radować. Wcale nie. Chcę się radować, bo mam powód do radości. Kochani, obserwujemy wiele różnych rzeczy i zauważamy, że wszechobecne jest nawoływanie do radości, bo jest tak napisane, że trzeba się radować. Ja widziałem to wiele razy. Napisane jest, że mamy się radować, więc się radujmy. Ale kiedy tak mocno, naprawdę mocno ten temat zgłębiam, powiem tak, ja nie będę się radować, bo jest napisane, że mam się radować. Nie da się zmusić człowieka do radości. Nie da się. Człowiek, który... Popatrzcie, o czym my mówimy. Mówimy o czymś bardzo głębokim. O pewnych emocjach. O pewnych uczuciach człowieka radość. Nie da się zmusić. Masz się radować. Czytamy, że owocem ducha jest radość. W liście do Galacjan, 5 rozdziale, 22 wierszu. Posłuchajcie, jak nielogiczne jest to, co teraz powiem. Jesteś jabłonią, więc masz w tym roku obrodzić jabłkami. Bo jest napisane, że jabłoń rodzi jabłka. Ale powiem tak. Nie istnieje na świecie ani jedno jabłko, które wyrosło na drzewie tylko dlatego, że tym drzewem jest jabłoń. Tylko dlatego. Nie istnieje takie. Jak chcesz sprać wszystkie jabłka. Dam ci dowód na teorię, moją teorię. Jeśli myślisz inaczej, to weź swoją jabłoń, kup w jakimś sklepie ogrodniczym i zasadź ją na biegunie północnym. Czy ta jabłoń wyda owoc? Przecież jesteś jabłonią, masz wydać owoc, jabłko. Nie interesuje mnie, że jest zimno, że nie są warunki, że jest inaczej. Masz wydać owoc. Jesteś jabłonią. Czy rozumiemy, jak bardzo jakby nielogiczne jest tego typu twierdzenie? Możesz próbować inaczej. Musi zaistnieć pewna przyczyna, prawda? Wiem, że brat Czesław ma wspaniały ogród. Rosną tam ogórki, sam zbierałem. One tam rosną dlatego, że zaistniały warunki dla nich. Warunki. Gdybyś, bracie, je zasadził na pustyni, nic byś nie pozbierał. Ale że istnieją warunki, że jest pewne podłoże, że są warunki, to ta roślina wydaje owoc. Istnieje solidny powód, aby ta roślina obrodziła. Możesz próbować, nie widząc soczystych owoców na jabłoni, wieszać tam sztuczne wymalowane jabłka, ale gwarantuję ci, że nikt tym jabłkiem się nie zachwyci i nikt nie powie, chce jeszcze, bo to było smaczne.
Dlatego człowiek, który nawołuje do radości, nie podając przyczyny, nie budując najpierw świadomości ludzi o przyczynie tej radości, jest jak pszczelarz, który oczekuje soczystego miodu na pustyni. Zagląda do ula i rozczarowany i sfrustrowany wykrzykuje: przecież jesteście pszczołami, a jest napisane, że pszczoły produkują miód. Co się dzieje z wami? Tak by ten pszczelarz mógł wyglądać. Jeśli nie istnieje, bracia i siostry, to jest bardzo ważne, jeśli nie istnieje w świadomości człowieka, chrześcijanina, logiczny, solidny powód do radości, to człowiek nie będzie się cieszył, nie będzie się radował. Każdego rodzaju, w każdym momencie słowa o radości będą jakby padały, będą odbijać się jakby od ściany. Dlaczego? Bo mam setki innych powodów, żeby się nie cieszyć. Życie mi się wali, mam problemy w pracy, mam problemy z rodziną, nie będę się cieszyć. Co mi mówisz o radości? Dlatego ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o przyczynie naszej radości. Powiedzieć o przyczynie, dla której się tak cieszę, dlaczego się tak raduję, dlaczego radość z Pana jest moim udziałem. Wszędzie, gdzie była radość w Piśmie Świętym, czas biegnie już do końca, ale przejdziemy jeszcze tylko przez te wersety. Kochani, to jest dopiero połowa tego, co chciałem powiedzieć, ale przejdziemy jeszcze tylko przez wersety, abyśmy się upewnili, że to, co mówię, jest niezwykle istotne. Wszędzie, gdzie czytam o radości w Bożym Słowie, widzę, że ci, którzy się radowali, mieli powód ku tej radości. Uważany bez wątpienia za największego teologa w USA, w Stanach Zjednoczonych, Jonathan Edwards, jeden z wielkiej dwójki wielkiego przebudzenia w Stanach Zjednoczonych obok George'a Whitfielda, pisze tak: szczęście stworzeń polega na radowaniu się w Bogu, przez co Bóg jest wychwalany i wywyższony. Wiecie, ja nawet lubię uśmiechać się, kiedy śpiewam, kiedy jest czas uwielbienia. Ja lubię się uśmiechać nawet do Boga. Dlaczego? Dlatego, że chcę to czynić z radości. Mam powód, aby się cieszyć. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 12 wiersz. 5 rozdział, 12 wiersz. 5 rozdział, 12 wiersz. Cieszcie się, radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata, mówi Pan Jezus. I zwracam uwagę we wszystkich wersetach, które podam, na przyczynę radości. Pan Jezus nie mówi: masz się cieszyć i masz się cieszyć po prostu. I nic więcej. Masz się po prostu radować. Nieważne są powody. Nie, Pan Jezus tak nie mówi. Pan Jezus mówi: raduj się, bo w niebie czeka wielka zapłata. To jest kontekst, o którym tutaj, kontekst, który, w którym zawarty jest ten tekst, mówi o prześladowaniach, o uciskach, o trudach, o tym, że skoro znienawidzono Pana Jezusa i ludzi będą nienawidzieć tych, którzy za Nim pójdą, ale wy się cieszcie, jeśli was będą złorzeczyć, wam złorzeczyć z powodu mojego imienia, dlatego że wielka zapłata jest w niebie dla was. W Ewangelii Łukasza, 6 rozdziale, 23 wierszu, mam się cieszyć, dokładnie ten sam kontekst. W tym dniu, ciesz się w tym dniu, kiedy ci złorzeczą, prześladują, i z radości skacz do góry, bo w niebie czeka was naprawdę hojna zapłata. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 20 wiersz. Jednak cieszcie się nie z tego, że złe duchy są wam podległe. Cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. Pan Jezus odwraca uwagę z ziemskich spraw na niebiańską przyszłość. Ciesz się, że twoje imię jest zapisane w niebie. Możesz przeżywać wszystko, ale jeśli twoje imię jest zapisane w niebie, to coś jest najważniejsze. Cóż jest ważniejszego? Cóż? Kochani, to życie na ziemi to jest tylko mrugnięcie okiem w stosunku do wieczności, która czeka na nas. Tylko mgnienie oka, tyle trwa to nasze życie w stosunku do wieczności. Zadbajmy o to, aby nasza radość mogła się manifestować przez to, że nasze imiona są tam zapisane. List do Filipian,
Drugi rozdział, 18 wiersz mówi: podobnie wy cieszcie się i dzielcie radość ze mną, mówi apostoł Paweł, pisząc do Filipian, mówiąc o swojej męczeńskiej śmierci, która mogłaby nadejść. Jeżeli uważa, że jeśli miałaby wzmocnić wiarę Kościoła, to należy się z tego radować. I radujcie się ze mną, mówi apostoł Paweł do nich. A więc znowu jest jakiś powód. W końcu, moi bracia, radujcie się w Panu, mówi w liście do Filipian, w 3 rozdziale, w 1 wierszu. A więc w Panu, niech twoja radość będzie w Nim, w Jezusie. Myśl o Nim, o Jego mocy, o Jego wspaniałej woli dla ciebie, o zbawieniu, które jest w Nim. To wszystko powoduje radość. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 16 wiersz, tak często wyjęty z kontekstu, zawsze się radujcie. Ten rozdział mówi o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Taki jest kontekst. Więc w tym kontekście, cokolwiek przeżywam, jakiekolwiek są moje rzeczy, jakiekolwiek sytuacje, myśl o przyjściu Pańskim powinna wzbudzać we mnie zawsze radość. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 13 wiersz, ale cieszcie się i to w takiej mierze, w jakiej jesteście uczestnikami cierpień podobnych Chrystusowym, abyście w pełni szczęśliwi mogli przeżywać radość w czasie objawienia się Jego chwały. Piotr mówi o czymś, co przerasta moje myśli. Im bardziej jesteś uczestnikiem cierpień Chrystusowych, tym bardziej się raduj. Im bardziej wbijają się gwoździe w twoje ręce, im bardziej cierpisz, tym bardziej się raduj. Mówi apostoł Piotr. Dlaczego? Dlatego, że tam jest zapłata. Ewangelia Łukasza, wspaniały werset, 1 rozdział, 47 wiersz. To jest bodajże jedyne miejsce, w którym Pan Jezus się rozradował. Czy zauważyliście kiedyś w Nowym Testamencie cieszącego się Pana Jezusa? Jest prawdopodobnie jedyne miejsce, kiedy On się rozradował, ucieszył. Nie przypominam sobie teraz innego. Niemniej jednak, w 10 rozdziale, 21 wierszu. W tejże chwili Jezus rozweselił się w Duchu Świętym i powiedział: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom o dziecięcej prostocie. Tak, Ojcze, uczyniłeś to, gdyż takie było Twoje życzenie. Więc Pan Jezus ucieszył się na fakt, który dzisiaj powoduje wielkie komplikacje i kontrowersje. Niemniej jednak On cieszył się z faktu, iż Ewangelia jest odkrywana przed prostymi, zakrywana przed mądrymi. Zauważ, że wszystkie te powody radości, to są powody radości, zostały tak przekręcone w czasach, w których żyjemy, iż z tych powodów człowiek raczej się smuci częściej niż cieszy. Zauważacie to? Prześladowania – smutek. Doświadczenia – smutek. Męczeńska śmierć – dopiero smutek. Objawienie Ewangelii, odkrywanie Ewangelii, innym zakrywanie. Pan Jezus się z tego cieszył, inni ubolewają. Powtórne przyjście Pana wskutek błędnej teologii jest raczej drżącym wyczekiwaniem niż radością Kościoła. Ludzie cieszą się bardziej z manifestacji cudów niż z faktu zbawienia. Kochani, tak jak wspomniałem, już kończąc w zasadzie, choć mam tu wiele, wiele jeszcze treści, której zresztą może zacznę tylko, aby was zaintrygować, chciałem mówić o tym, co pozbawia chrześcijanina radości. Jednym z tych tematów, nawet nie spodziewałem się, że pastor usługiwał w niedzielę na temat pewności zbawienia. Tym bardziej z drżeniem do tego tematu podchodzę, ponieważ uważam, że niewłaściwe zrozumienie kwestii osobistego zbawienia, brak pewności zbawienia z sukcesem pozbawia wielu chrześcijan radości. Jak spłycone zostało zbawienie do zwykłego zdania: jestem zbawiony. Jestem zbawiony. Gdybyśmy chociaż na chwilę, na moment, gdyby tak Pan pozwolił nam na zakończenie tego nabożeństwa zyskać taką świadomość, niebiańską świadomość, przed czym Bóg mnie uchronił i zbawił, z czego mnie uratował, pokazując mi całe to okropieństwo piekła,
A z drugiej strony, gdyby mi pokazał tą wspaniałą niebiańską rzeczywistość, do której mnie zbawił, nikt z nas nie potrafiłby nie chwalić Pana dniem i nocą, i rozradować się, i cieszyć, i wysławiać Go. Nikt z nas nie potrafiłby, myślę, przestać. I myślę, że nikt z nas nie potrafiłby już tylko tak po prostu powiedzieć: jestem zbawiony. To jest tak wielki cud zbawienia. Obyśmy potrafili zawsze dostrzegać Jego wartość, wartość zbawienia. Niech ta świadomość zbawienia sprawia w nas radość, której się nie da powstrzymać. Radość, której się nie da powstrzymać. Kochani, muszę zakończyć. Życzę Wam wszystkim błogosławieństwa. Może przeżywasz dzisiaj wiele smutku, nawet słuchając tego, nie jesteś w stanie pomyśleć o sobie w kontekście radości. Myślisz, że radość to jest takie dobro luksusowe, które nigdy nie nadejdzie, bo jakaś ciemność twoje życie przykryła i brakuje jakby światła nad tym wszystkim. Wiedz jedno, Jezus przyszedł jako światłość, która oświeca wszystko, absolutnie wszystko. Zaufaj Jezusowi i nie polegaj na własnych uczynkach. Zaufaj Jezusowi, a On rozświetli ciemności twojego życia. Zaufaj Jezusowi, połóż całą swoją ufność w łasce, nie w sobie samym, ale w łasce Jezusa Chrystusa. I uwierz, że tam na krzyżu, na tym drewnianym ołtarzu, gdzie wbite zostały gwoździe w Jego ręce, On wywalczył dla ciebie zbawienie, odpuszczenie win i radość, która jest następstwem przyjęcia zbawienia, które jest w Jezusie. Wiary, która jest w Jezusie. Radość jest owocem Ducha Świętego, bracia i siostry. A ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego, przecież są dziećmi Bożymi, prawda? Więc radość powinna być naturalną naszą reakcją na powód, który dobrze znamy, dobrze rozumiemy, jesteśmy go absolutnie świadomi, a tym powodem jest, że moje imię zapisane jest w niebie. To jest radość. Ja się z tego cieszę. Ani życie, ani śmierć, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani żadne moce nie są w stanie zabrać mi tej niebiańskiej rzeczywistości, chwalebnego życia wiecznego, i z tego powodu się cieszę. Błogosławię Was, kochani bracia i siostry. Zostańcie z Bogiem.